Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Dziś omówimy skomplikowaną dyplomatyczną grę pomiędzy Władysławem Jagiełłą, Witoldem, Husytami i Zygmuntem Luksemburczykiem, czy też nową żonę polskiego króla. W lutym 1421 roku do Oran na Litwie, gdzie przebywali wtedy Władysław Jagiełło i Witold, przybyli czescy posłowie. Byli tam przedstawiciele szlachty, mieszczan oraz husyccy uczeni. Oficjalnie zaprosili oni Jagiełłę na czeski tron, jednak warunkiem było przyjęcie przez niego czterech artykułów praskich. Przypomnijmy, że były to swoboda głoszenia religii husyckiej, prawo do udzielania komunii pod dwiema postaciami, likwidacja majątków kościelnych oraz karanie osób świeckich za grzechy śmiertelne. Oferta ta zarówno dla króla, jak i polskiej szlachty była pociągająca. Połączona uniami z Litwą i Czechami Polska byłaby dużo potężniejsza. Z drugiej jednak strony oznaczałoby to unię z heretykami, za których uznał husytów papież. To byłoby problematyczne, biorąc pod uwagę m.in. pogańską przeszłość Władysława Jagiełły. Oznaczać to mogło nie tylko przekreślenie szans na korzystne rozsądzenie sporu z krzyżakami, lecz nawet konflikt z całą chrześcijańską Europą. Nawet w Polsce jeszcze w 1420 roku arcybiskup Mikołaj Trąba wydał statuty, które miały zapobiec rozprzestrzenianiu się w kraju husytyzmu. Obóz antyluksemburski wśród szlachty i urzędników był za przyjęciem oferty, ale jedynie za przyzwoleniem papieża, co nie byłoby łatwe, jeżeli w ogóle możliwe. Obóz proluksemburski z kolei chciał w zamian za odrzucenie oferty i dołączenie do krucjaty przeciwko husytom ugrać coś od Zygmunta Luksemburczyka. Na przykład odwołanie wyroku wrocławskiego, korzystne rozsądzenie sporu z krzyżakami, czy nawet przekazanie Polsce części Śląska. Po głębszym zastanowieniu Władysław Jagiełło udzielił posłom odpowiedzi. Nie odrzucił definitywnie oferty, bowiem była to silna karta przetargowa przeciwko królowi niemiecko-węgierskiemu. Jednak wobec potencjalnych negatywnych reperkusji przyjęcia korony czeskiej wysunął pomysł kandydatury Witolda. W kwietniu 1421 roku do Krakowa przybył Fryderyk Hohenzollern. Elektor Brandenburgii oficjalnie zaaranżował przyszły mariaż swego syna, także Fryderyka, z jedyną córką Władysława Jagiełły, Jadwigą. Układ ten oznaczał jednocześnie zawarcie sojuszu polsko-brandenburskiego wymierzonego w krzyżaków, przy czym elektor obiecał dołączenie do potencjalnej wojny dopiero w roku 1422. Jako stronnik Zygmunta Luksemburczyka nie chciał go do siebie zrażać i liczył wciąż na polubowne rozwiązanie polsko-krzyżackiego sporu. Jadwiga Jagiellonka była dziedziczką korony polskiej. Podpisano więc także porozumienie, iż w przypadku śmierci Władysława Jagiełły na polski tron wstąpi jej przyszły mąż, Fryderyk. Sukcesję taką zagwarantować miała ponadto polska szlachta i gdyby to nastąpiło, do Polski wrócić miała ziemia lubuska po rzekę Odrę, utracona w 1250 roku. Hohenzollern miał wstąpić na tron tylko w przypadku niespłodzenia przez Władysława Jagiełły syna. Król nie był żonaty, przypomnijmy, że Elżbieta Granowska zmarła rok wcześniej, był też dość stary, mając między 60 a 70 lat. Nikt więc nie liczył się z taką ewentualnością. Także w kwietniu 1421 roku, po wysłuchaniu zeznań świadków w sporze polsko-krzyżackim, papież Marcin V przedłużył rozejm do 13 czerwca 1422 roku. Czas teraz na wiadomość od powracającego sponsora dzisiejszego odcinka, War Thunder. Jest to najbardziej złożona gra wojenna, w której możemy sterować czołgami, samolotami, helikopterami czy okrętami wojennymi, wybierając spośród ponad 2500 szczegółowo wymodelowanych maszyn. Pojazdy te reprezentują 10 głównych nacji oraz ponad 100 lat rozwoju wojskowości, od okresu międzywojennego do dziś. Mimo imponującej grafiki czy udźwiękowienia tego tytułu, aby w niego zagrać nie potrzeba potężnego sprzętu. Gra jest mocno zoptymalizowana, tak więc posiadacze starszych maszyn mogą spokojnie zasiąść za sterami rozmaitych pojazdów. Do ich obsługi nawet w dostępnym War Thunder trybie symulacyjnym nie potrzeba wyspecjalizowanego sprzętu. Wystarczy klawiatura i mysz, czy też kontroler z konsoli. Deweloperzy przyłożyli się do tego, by gra była łatwa i intuicyjna w obsłudze.
Zagrać możecie za darmo na PC-cie, Xboxie i PlayStation, dołączając do ponad 70 milionów graczy z całego świata. Używając mojego linka w opisie filmu i przypiętym komentarzu poniżej, nowi gracze oraz powracający po 6 miesiącach otrzymają pojazdy oraz 7 dni konta premium, 100 tysięcy srebrnych lwów, czy też unikalną dekorację Orzeł Męstwa. Oferta jest limitowana czasowo, więc radzę się pospieszyć. W maju 1421 roku posłowie czescy ruszyli w drogę powrotną z Polski. Dołączył do nich poseł Witolda, rycerz z ziemi wieluńskiej Wyszek Raczyński, aby zakomunikować w Pradze zainteresowanie swego pana czeską koroną. 1 czerwca odbył się tam Sejm Czeskich Stanów, na którym postanowiono wprowadzić na terenie całego królestwa 4 artykuły praskie jako prawo. Wyszek przybył do Pragi 10 czerwca z ustnym tylko przekazem. Witold prawdopodobnie nie chciał sobie wiązać rąk, wysuwając swą propozycję na piśmie. Wielki książę był według tych słów zainteresowany przejęciem tronu, jednak nie mógł na razie przybyć do Czech osobiście. Zapowiedział jednak przysłanie swego namiestnika oraz zapraszał do siebie oficjalne czeskie poselstwo. W tym samym czasie ujawniły się napięcia pomiędzy husyckimi frakcjami. 30 czerwca kaznodzieja Jan Zeliwski przejął de facto władzę nad Pragą, co bardzo wzburzyło i zaniepokoiło umiarkowanych utrakwistów. Zeliwski jako radykał był też przeciwny jakimkolwiek układom czy ustępstwom, stąd też nie był zainteresowany kandydaturą Witolda. Tymczasem szlachta morawska sprzeciwiała się detronizacji Zygmunta Luksemburczyka i nawet niektórzy utrakwiści wciąż liczyli na porozumienie z niemiecko-węgierskim królem. 15 sierpnia na zjeździe w Lublinie Władysław Jagiełło ogłosił definitywną odmowę przyjęcia korony czeskiej. Po cichu aprobował jednak dalsze negocjacje husytów z Witoldem. W sierpniu 1421 roku do zachodnich Czech wkroczyły wojska prowadzone przez niemieckich książąt. Nie przybył do nich jednak Zygmunt Luksemburski, przez co ich działania były nieskoordynowane. Aby odpowiedzieć na zagrożenie, Pragę opuścił na czele wojsk Jan Zeliwski. Wobec nieobecności wszechwładnego kaznodziei, prażanie postanowili dogadać się z innymi husytami, wysyłając 20 sierpnia przedstawicieli na sejm, który zebrał się w Kutnej Chorze. Postanowiono tam oficjalnie zaprosić Witolda na czeski tron, przy czym w sejmie udziału nie wzięli przedstawiciele taborytów. Wkrótce potem wysłano do Wilna emisariuszy, jednak przemierzając Śląsk 4 września zostali oni nieoczekiwanie uwięzieni przez Jana II Żelaznego. Książę Raciborski dokonał tego z rozkazu Zygmunta Luksemburczyka, który wiedział o czesko-litewskich negocjacjach. Fakt uwięzienia posłów wywołał oburzenie w Polsce. Polscy rycerze bowiem uznali to za policzek wymierzony w autorytet króla. 13 września do Raciborza przybył polski wysłannik, który zagroził księciu Janowi interwencją zbrojną. Nieco później list z żądaniem uwolnienia Czechów wysłał mu także Witold oraz Zygmunt Korybutowicz, bratanek Władysława Jagiełły, który był jednocześnie szwagrem Jana Żelaznego. Ten bowiem poślubił jego siostrę Helenę. Śląski Piast pozostawał jednak nieugięty. Jeszcze wiosną i latem 1421 roku węgierska i polska szlachta rozpoczęły rozmowy i nieformalne wysiłki celem pogodzenia Władysława Jagiełły i Zygmunta Luksemburczyka. Jesienią z misją dyplomatyczną na Węgry ruszyli wojewoda krakowski Jan Starnowa i Zbigniew Oleśnicki. Na spotkaniu z królem węgiersko-niemieckim poinformowali go oficjalnie o tym, że Władysław Jagiełło odrzucił propozycję przyjęcia korony czeskiej. Jednocześnie zaoferowali pomoc Polski przeciw husytom. W zamian żądali zmiany wyroku wrocławskiego i pomocy zbrojnej przeciw krzyżakom, celem odzyskania Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i michałowskiej. Ponieważ Zygmunt Luksemburski wcześniej nie dotrzymał danego słowa, posłowie zażądali ponadto zabezpieczenia w postaci zastawienia Polsce Śląska. Król odrzucił tą propozycję. Wystąpienie przeciw krzyżakom wywołałoby oburzenie w Niemczech. Niemniej wobec silnego oporu husytów potrzebował pomocy Polski.
Wobec tego wysunął kontrpropozycję, oferując polskiemu królowi rękę swojej córki Elżbiety. Szybko zmienił jednak zdanie z powodu dużej różnicy wieku. Elżbieta miała 11 lat, a Jagiełło między 60 a 70. Zamiast tego zaoferował rękę swej bratowej, wdowie po królu Czech Wacławie IV, Zofii Bawarskiej. Dodatkowo posagiem miała być suma 100 tysięcy florenów oraz Śląsk. Była to więc bardzo ciekawa i pociągająca propozycja, zwłaszcza dla proluksemburskiego obozu polskiego możnowładztwa. Trudno jednak powiedzieć, na ile poważnie ją oceniali. Zygmunt Luksemburczyk łamał wcześniejsze układy, a oderwanie Śląska od Czech byłoby fatalnie przyjęte przez Czechów. Propozycja ta mogła być więc elementem presji na husytów, tak aby mu się podporządkowali. Poza tym Zofia Bawarska miała wtedy 45 lat i nie urodziła Wacławowi IV żadnych dzieci. W myśl ówczesnych przekonań uważana była więc za bezpłodną i mariaż taki oznaczałby, że Jagiełło nie będzie miał już nigdy syna. W październiku 1421 roku Zygmunt Luksemburski wysłał do Władysława Jagiełły list. Nalegał w nim, by ten nie interweniował zbrojnie celem uwolnienia czeskich emisariuszy, ponieważ książę Raciborski był wykonawcą jego woli. Zygmunt wiedział o tym, jak duże oburzenie ich uwięzienie wywołało w Polsce. Badał więc być może to, jak silne jest polsko-czeskie porozumienie. Jagiełło postanowił nie eskalować sytuacji i nie wysłał do Raciborza wojsk. Pomimo wątpliwości co do oferty Zygmunta Luksemburczyka, podczas zjazdu polskiej szlachty w Niepołomicach 11 listopada zaakceptowano projekt ślubu polskiego króla z Zofią Bawarską. Wkrótce potem wysłano na Węgry Zawiszę Czarnego, aby ten sfinalizował formalności. Tymczasem także w listopadzie 1421 roku odbył się w Pradze synod husyckiego duchowieństwa. Postanowiono tam wysłać list z zaproszeniem Witolda na czeski tron. Jednocześnie husyci poszli tam na lekkie ustępstwo. W liście tym zaoferowali bowiem Witoldowi przeprowadzenie teologicznej dysputy. Gdyby w jej toku udowodniono im, że artykuły praskie nie były zgodne z Pismem Świętym, to gotowi byliby z nich zrezygnować. Jak widać, sytuacja dyplomatyczna była bardzo zagmatwana. Zarówno Zygmunt Luksemburski, jak i Władysław Jagiełło i Witold prowadzili skomplikowaną grę, w której różne ruchy pozostawiali otwarte. W listopadzie 1421 roku Zygmunt Luksemburski wkroczył na czele złożonej głównie z Niemców i Węgrów armii na Morawy. Przez kolejny miesiąc zbierał tam dodatkowe siły, by w grudniu skierować się do Czech. Tym samym ruszyła druga krucjata antyhusycka. Jego celem była oczywiście Praga, jednak najpierw postanowił zająć Kutną Hore, jedno z najważniejszych miast wschodnich Czech. Na czele liczących 15 tysięcy ludzi wojsk husyckich stacjonował tam Jan Žižka, który musiał teraz stawić czoła około 50 tysiącom krzyżowców. Raz jeszcze po jednej stronie była głównie piechota, po drugiej zaś ciężkozbrojna rycerska jazda. Žižka ustawił swe mniej liczne siły w formację z wykorzystaniem wozów na kształt prostokąta, którego tył oparł na murach miasta. Z trzech innych stron otoczony był przez wojska Luksemburczyka. Znajdujący się od frontu Węgrzy byli skutecznie ostrzeliwani przez husycką artylerię. Jednak pomimo tego król nie zarządził ataku. Czekał bowiem na realizację planu jego agentów, którzy byli wewnątrz miasta. Osiągnęli oni sukces, otworzyli bramy i do Kutnej Hory wpadli krzyżowcy, mordując w dużej mierze bezbronnych husytów. Jan Žižka nie mógł im pomóc, groziło mu bowiem całkowite okrążenie. Z nastaniem poranka, utrzymując defensywną formację wykorzystującą wozy, ruszył tym wielkim prostokątem naprzód. Rażąc przeciwnika artylerią, kuszami i hakownicami, trzykrotnie mniej liczni husyci zdołali przebić się przez wojska katolików, skutecznie odpierając ich kontrataki. Zygmunt Luksemburski nie wydał rozkazu, aby ich ścigać. Wobec nadejścia zimy zdecydował się skonsolidować nabytki i zakwaterować wojsko. Wypuszczenia Jana Žižki będzie jednak jeszcze żałował.
Na przełomie 1421 i 22 roku Władysław Jagiełło przebywał na Litwie. Podjął on wtedy wielką decyzję, postanowił bowiem postarać się o syna. Oznaczało to odrzucenie mariażu z Zofią Bawarską i tym samym układu z Zygmuntem Luksemburczykiem oraz poszukanie innej żony. Kandydatki szukał pośród rodów Wielkiego Księstwa, być może po to, aby wzmocnić władzę, jaką jego następca miałby nad Unią Polsko-Litewską. Wybór padł na jedną z córek zmarłego już księcia Andrzeja Holszańskiego, którego ród wywodził się od Giedyminowiczów. Jagiełło poznał je jeszcze w 1420 roku i były to Wasylisa, młodsza Sonka i najmłodsza Maria. Ich matką była Aleksandra z litewsko-ruskiego rodu Druckich, w których żyłach także płynęła wielkoksiążęca krew. Najstarsza Wasylisa nie spodobała się królowi, zaś najmłodsza siostra Maria była zbyt młoda, wobec czego postanowił poślubić 17-letnią wtedy Sonkę. Pośrednikiem u kniazia Semena Druckiego, który musiał zatwierdzić zaręczyny, miał być Witold. Według ruskiej kroniki Bychowca, Jagiełło miał faktycznie kierować się głównie chęcią spłodzenia potomka. Cytuję. Miałem 3 żony, 2 Laszki, a 3 Niemką, lecz potomstwa z nimi nie miałem. A teraz proszę cię, wyjednaj mi u kniazia Semena, jego młodszą siostrzenicą Zofią, żebym ją pojął za żoną z pokolenia ruskiego, aby mi Bóg dał potomstwo. Władysław Jagiełło uzyskał zgodę, jednak zgodnie z obyczajem, wcześniej ślub musiała wziąć starsza siostra. Wasylisa poślubiła jednego z jego bratanków, księcia bielskiego, Iwana. Młodsza siostra z kolei, Maria, poślubi potem gospodara mołdawskiego, Eliasza. Wieści o decyzji króla wywołały protest polskich możnych, głównie ze stronnictwa proluksemburskiego, które liczyło wciąż m.in. na możliwość przyłączenia Śląska. Jagiełło zdania jednak nie zmienił i postawił ich przed faktem dokonanym, biorąc w lutym 1422 roku w Nowogródku na Litwie ślub. Sonka przeszła wtedy z prawosławia na katolicyzm, przyjmując przy tym imię Zofia. Dzieliła ich wielka różnica wieku. Zofia Holszańska miała ledwo 17 lat, a Jagiełło był już grubo po 60. Królewska para przybyła do Krakowa wczesną wiosną 1422 roku. Wtedy też przybył tam także młody 8-letni Fryderyk Hohenzollern. Narzeczony córki króla Jadwigi miał być wychowany w Krakowie, aby poznać polski język, obyczaje, dworzan i urzędników. Przypomnijmy, że na tamtą chwilę był on najbardziej prawdopodobnym następcą Władysława Jagiełły na polski tron. Sytuację tą zmienić mogło jednak urodzenie przez królową Zofię syna. Raz jeszcze podziękowania dla sponsora dzisiejszego odcinka, War Thunder. Przypominam, że zagrać możecie za darmo na PC-cie, Xboxie i PlayStation, używając mojego linka w opisie filmu i przypiętym komentarzu poniżej. Robiąc to, nowi gracze oraz powracający po 6 miesiącach otrzymają na wszystkich platformach wielką paczkę bonusów, m.in. z pojazdami czy kontem premium. Oferta jest czasowo limitowana, więc radzę ją szybko sprawdzić. Okej, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę i jak zwykle wielkie podziękowania także dla wspierających kanał patronów na Patreonie.